Dzień dobry. Siema. Jak widzicie, witamy Was dzisiaj z żulem z parkingu, bo będziemy go odpalać, znaczy się Adrian będzie. I będziemy jechać do jednej słusznej Polski, czyli do Wielkopolski. Bo mamy tam misję do wykonania. Kraina podziemnej pomarańczy, literki czy. I czego krosantów świętomarcińskich. Krosantów, tak. Zabieramy meble z działki, pokażemy Wam później, i palety, bo będziemy zbijać kompostownik w miejskim ogródku. A pokaż, kiedyś, co tam zawozimy, bo nam nie uwierzą. Co mam pokazać? Co jest na pace. A, co jest na pace? Co jest na pace? Co zawozimy na działkę, dobra. Czekajcie, muszę iść tyłem teraz, bo mam przednią kamerkę. Tadam, czy jesteście zaskoczeni, co mamy na tym? Czy to jest opis? Czy to jest gruz? Być może. Także taka sytuacja dzisiaj. I jest w miarę ciepło, bo chyba 1 stopień. Także jak widzicie, nawet jestem w miarę rozebrana. Żebyście się ze mnie nie śmiali, ale rękawiczki są. I no i zobaczymy, co tam będziemy działać jeszcze dodatkowo. Awaria już była. Jaka? Urwałem taką wajchę do pompowania paliwa. No dobrze. A ja w międzyczasie byłam w piekarni i pani kupowała 10 różnych chlebów. I myślałam, że mnie szlak trafi. Może mrozi na święta. Nie, ona mówi, że ona co tydzień przyjeżdża. Firmowy, turecki, zwykły, na maślance. Ciasto, takie, no, takie. Ale nie wpierdol 10 chlebów. Zbysiu, a jakie ty będziesz jadł? Takie czy takie? Jak każdy Polak lubi jeść stare. Dobra, no. Palimy. Dobra, palimy i jadymy. Ja jadę jednym samochodem, a Adrian jedzie drugim. Taki jest plan. Pokiwaj im! Czemu on jedzie sam? Żul, 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 żul w tej masce pięknej. Odpali? Trzy lata później. Jej, brawo, brawo, brawo. Czy my już jedziemy? To też zabierasz? Nasza koleżanka wisi tam. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że to jest Marta. W sensie tak jej daje na imię. A ty co? Wypinasz się? Idę tam trochę zobaczyć, czy nie ma jakiejś kupy wilka. Znowu. Jak widzicie, śnieg stopniał, a właściwie topnieje cały czas. Adrian wyrzuca gruz. A ja idę się tu przejść kawalindek, żeby nie stać jak widły w gnoju. Ale pachnie lasem. O, jakieś grzyby, patrzcie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to za grzyby. Ja się nie znam. Słychać, jak spadają krople. Dzisiaj, teraz jak jechałam, to było minus 3. O, sikora. Może zje mi mózg. Wiecie, że sikorki jedzą mózgi? Jest pełno ptaków. Idę, one mi przelatują tu. Dobra, ale patrzę pod nogi, bo liczę tutaj na jakieś tropy. A tu gdzieś słychać dzięcioła. Ale
Ale wali głośno. O, tu się tak zimno zrobiło w tym lesie teraz. Musi gdzieś bardzo wysoko siedzieć, bo go nie widzę. To na pewno Stefan. Sorry za jakość. Dobra, idę dalej. Musiałam dzięcioła uchwycić na filmie. Wysłałam mamie. Dobra, co tu jest? Nic tu nie ma, widzę. Na razie. Oprócz dzięcioła. No może lepiej, że nic tu nie ma. Adrian tylko wyrzuca gruz cały czas. No ostatnio tu gdzieś tą kupę przypatrzyliśmy. Gdzieś w tym miejscu. To jest taka łąka wielka. Ale nigdy tu nie widzieliśmy saren na tej łące. I tam można iść dalej, ja tam nie chodzę już. W sensie chodzimy na spacery, ale... Tak wiecie. Jak mamy czas, jak nie mamy czasu, to nie chodzimy. No dobra, zawracam. Pójdę może w stronę strumyczka zobaczyć tam, czy coś ciekawego. Jednak jest minus 3, ale zimno mi w ręce. Więc musiałabym ogarnąć jakieś rękawice. I co? I tyle. Dzięcioł się przeniósł na inne drzewo. Widziałam, przeleciał. Fajnie tak... je znajdować, te dzięcioły, bo tutaj tukam. I coś tak tukło, i tak tukło. No i to Stefan tucze, no. Te drzewa. Stefanowi nadałam imię pierwszemu. Bo zawsze jest. Wiem, że pewnie jest tu milion dzięciołów. Ale każdy dzięcioł to jest Stefan. O, wrócił na tą samą gałąź. Tucze i tucze, chłop. Się zatucze. Nic nie widać na przybliżeniu. Szkoda. Piękny jest. Miał być film porządny, ale... Ale pada. No łażę sobie teraz, a co? A co mam robić? Ten już mi jakieś zadanie wymyślił. Tu się tak pusto zrobiło z tej folii. Śmiesznie, a tu woda zamarznięta pewnie. A nie, jednak nie. No tak, przecież na plusie jest dzisiaj. Jeżówka. Śmiesznie. Dobra, tam już nie wyłażę, idę zobaczyć, co chce ode mnie dziad. Ale ładnie, tylko zimno. Tu szpinak. Kończyliśmy sezon, zakończyliśmy. Adrian cały czas wyrzuca gruz, przywozi gruz. Ja nie mam... czasu, żeby tu przychodzić, w sensie przyjeżdżać, bo robi się ciemno. 16 i noc. I można iść spać w sumie. I coraz mocniej zaczyna padać. Juhu! Nie wiem, czy widać, jak pada. Ale pada. Mocno pada. O, widać. Jak zwykle. Jak nie wiatr w oczy, to coś tam wiadomo, gdzie tam. No nie będę brzydko mówić, bo mi powiedzą, że brzydko mówię. Ja sobie otworzyłam klapę od bagażnika i siedzę, bo... Chcesz moją kurtkę z kapturem, tą co mam na sobie? Teraz to już mam mokrą kurtkę i tak.
Dobrze, że mamy herbatkę. Mówię do Adriana, jak tu podjechaliśmy, ale żeś syfu narobił. A tu taka górka tego gruzu. Pod śniegiem nie było widać. W ogóle, no. A tam świeci słońce, nie? To jest chamstwo. Tu pada, a tam słońce. Czemu tu pada? Idź, idź chmuro. Kupa liści. No nic, może zaraz przejdzie. O, już trochę przestało. A ty to tak będziesz pojedynczo wyciągał? To co luźniejsze, to sobie szpadlę na krzyżówką wezmę. Znaczy takie mniejsze. Ale... Powinien być teraz ten obrazek ze SpongeBoba i 3 hours later. 1 year later. Umiesz, jak to będę jeszcze rozkładać? No, to będzie misja. To będzie cały film. Będziecie... O kurde. Będziecie o tym gruzie do usranej śmierci oglądać. Czyli całą zimę, całe lato i... 100 lat. Chciałbyś coś powiedzieć do widzów naszych? Nie. O, już się przejaśnia. To jest, widzisz, dobry znak, Adrian. To może się słupki robić. Widok za krat. Nie no, jeszcze poczekam chwilę. Ale czym mam robić? Nic nie mamy przecież. Mamy tą piłkę do gałęzi w szopie. Aha. Możesz sobie podcinać gałęzie. Tego drobniejszego to jeszcze mi tam nasypał. Ale... To mam odjechać? Nie. Go przywiozę. Jeszcze go przywiozę. To jest groźba czy obietnica? O kurwa. Się robi niebezpiecznie, słuchajcie. Rzut cegłą. A ty co tak tutti tutti? Muszę film zrobić porządny. Porządny. Żeby, o gruzie. Żeby wszyscy byli zadowoleni, że trwa więcej niż 5 minut. Nie cieszą, że to wszystko wyciągnę. Widzicie, ile tego tu jest? Ale jakie ładne niektóre. O takie to bym sobie do domu nawet dała. W sensie w takim kolorze. No widzisz, no, mi podoba i remont. No i to las tylko też nie jest najgorsze. Mi się podobały takie stare klimaty. Ja wziąłem ten ze zbrojeniem. O, widzicie, już wychodzi słoneczko. Dobra, idę coś robić. W sensie idę się jeszcze schować od deszczu, ale już się przejaśnia, więc... Zaraz pójdę coś robić. Jest na to wizja, chłopie. Tutaj odkładamy kamienie. I napijemy sobie... Oto... linię do bramy. Nie wiem, czy coś słychać. Odtąd łapiemy linię do bramy. Żeby było w miarę równo. Bo teraz tu jest takie zagłębienie, jest duży spad. Bo teraz jest takie zagłębienie i duży spad, bo nie wiem, czy cię słychać. Słychać, uspokój się.
na krawędzi poukładam te ładne kamienie tutaj i tutaj. Tam gdzieś od tamtąd. No. Dotąd. Na to pójdzie drobniejszy gruz, potem pioch i potem ta łuknia drogowa i na to żwir. I jeszcze musi paść najważniejsze pytanie. No. Skąd w dupie pioch? Spoza dupy. Spoza dupy. I kiedyś taki pan żul siedział, znasz tą historię? Opowiadałeś mi ją tylko 3 razy. Tutaj delikatny rowek się wykopie, tutaj będzie przepust z Ruły. Rów Mariański. Tutaj będzie ten. Ale ty ładnie opowiadasz. Małe bajorko. Setne bajorko na działce, nie? Drugie, trzecie. No, a dalej to... A dalej to co ma być, to będzie. Ważne, żeby mógł wjechać za bramę. A dalej to i tak się nie da jeździć, to nie ma sensu. A tu w tym pasie, co jest za wjazdem, tam będą drzewka, tak, posadzone? Tak. Wciśniemy, myślę, z 2 rzędy drzew. A może tutaj zrobić przy bramie od razu 2 miejsca na samochody? A czemu? A czemu jak nie? Jak dom będzie stał gdzieś tam, to będziesz tu zostawić samochód z buta? No a kiedy tu będzie stał dom? No, w 84. No właśnie. Na razie będziemy stawać tu po prostu. Tu jeszcze kawałek zrobimy właśnie taki, żeby dało się wjechać samochodami dwoma i zamknąć bramę. I to będzie taki kawałek drogi, myślę, że na kolejne 5 albo 10 lat. No. No i koniec. Znalazł w gruzie gazetę tajemniczą. Może to jakaś mieszanka filmowa. Fuck. Piszę do ciebie, bo wiem, że docierasz do Polaków na całym świecie. Poszukuję. Coś tam B oficera. Ciekawe, z którego roku? Wojsk polskich na zachodzie Europy. Polaka wywodzącego się z emigracji francuskiej. Kapitana Bene Mariana Mochalskiego, który był dowódcą transportu 67 składającego się z 2 kompanii wojsk spadochronowych, łącznie 800 szeregowych i 10 oficerów. Morski transport wojsk polskich oznaczony numer 67 od północy. A tu też jest jeszcze jedna. Basra w Zatoce Polskiej. To. Dnia 3 kwietnia 1943. Ale stara. Patrz, to też jest. Oni takie rzeczy tam znaleźli. O, Thatcher jeszcze zakończyła pobyt w ZSRR. Tak. A tu jakieś zgody. Zgody. Gospodarność. A tu jest napisana może ta wszystkich krajów. Łączcie coś tam. Obeka. Tutaj masz tą płytkę. Wow. Fajna, co? Zabierasz? Umyjemy ją? A tu musisz sobie odkuć. No to odkuję, dobra. Będę miała podkładkę pod kubek. Jakbyś znalazł więcej takich, to ja wezmę te w kwiatki. Tylko te z kwiatkami? Tylko te z kwiatkami. Widzicie, jakie skarby w gruzie się znajduje? No, takie rzeczy. O, tu widać jakieś tropki jakiegoś. To chyba kopytko jest. Chociaż myślałam najpierw, że jakaś... A może lisia łapka? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Może lisia, a może kopytko. W każdym razie coś tu łaziło. Idę w tą stronę do strumyczka. Teraz przestało padać. Wyszło słońce. Można się ruszyć. O, i tu są, ale mini. Patrzcie na to. Malutkie takie. Moja ręka. I tu chyba też.
bo mówię przed chwilą do Adriana, że ten gruz śmierdzi takim starym domem. Adrian mówi, no ja też to czuję. I to prawda, ma taki zapach takiego starego domu specyficzny. Gdzie dotarłam po te meble, które chcę odnawiać, ale już widzę, że tutaj się rozwaliło coś. No dobra, będę próbowała je wyciągnąć jakoś. Jeszcze nie wiem jak. Ten stół i są dwa krzesła do tego stołu. I to zabieramy dzisiaj na pewno. I chcę to wyszlifować, pomalować, ale myślę, że, bo tutaj jest ten niebieski kolor, ale ja chyba to zrobię na taki naturalny brązowy. No nie wiem, co o tym myślicie, dajcie znać. I dajcie znać, czy myślicie, że cokolwiek z tego uda mi się wyciągnąć. Oczywiście nagrałam o tym film w międzyczasie. Jeszcze powiedzcie mi, jak myślicie, co z kolorem. Czy taki będzie, czy taki naturalny będzie spoko, czy jednak lepiej dać jakiś kolor. Ale myślę, że nie warto malować. Ja lubię to drewno, ten drewniany taki, ale zobaczymy, bo mokre to jest strasznie. No nie wiem. Co będzie, to będzie. No dobra. Próbujemy. Wyciągnęłam dwa krzesła. W sensie tylko dwa są. Ale powiem wam, że są zajebiste. No to jest takie trochę rozklekotane, ale to da się naprawić wszystko. Tutaj trzeba będzie to jakoś tak przybić. No nie wiem, zobaczymy. Ale są super, bo są trochę w takim amerykańskim klimacie. Nie wiem czemu. Mi się tak kojarzą. Będą świetnie wyglądały. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy mają być takie normalne drewniane, czy takie niebieskie, bo powiem wam, że w tym niebieskim to mi się całkiem podobają. I w ogóle w takim amerykańskim stylu są. Także wyciągnęłam dwa, teraz jeszcze stolik. Stolik ma w ogóle kółka, o czym nie wiedziałam. I taką, on jest niski ogólnie i ma, widzicie, ma kółka. I ma taki krzyż, taką poprzeczkę. Wygląda też spoko. Ale nie wiem, czy tu nie poproszę Adriana o pomoc, bo tu jest zawalone jakimiś okna. Tu są jakieś coś? Nie wiem. No zobaczymy. W każdym razie krzesła wyciągnięte. No i są, naprawdę są świetne. Bardzo mi się podobają. No, także szykujcie się może wiosną na odcinek z odnawiania mebli ogrodowych. Tylko teraz chcemy je stąd zabrać, żeby, wiecie, nie stały tu i nie namakały dalej, chociaż stały na tej palecie, ale wiecie, jak to jest. Lepiej, żeby były gdzieś, gdzie jest ciepło w miarę. No zobaczymy, czy zawieziemy je do mojego brata do garażu, czy gdzie. Gdzieś je na pewno zostawimy. No. Dobra. Tu jeszcze mam rzut okiem na las z innej perspektywy. Macie tego lasu pewnie dosyć już, nie? Ciągle tylko las i las i las. I las. No, ale tak ładnie tam teraz to niebo. Podoba mi się. Misja wysypywanie gruzu zakończona. Naprawdę pachnie tu takim starym domem teraz. O, tu też jest ta płytka. Patrzcie, jakie one są ładne. Ten zapach się wywietrzy, kurde. Nie wiem, jak go przysypiemy, to raczej zniknie, no? No tak myślę. Bo tu na pacy też trochę jeszcze nim pachnie. Myślisz, że brać tą jeszcze jedną, co tu leży? No jak ty chcesz. To... Wymyśliłam, że to będą podkładki pod kubek, tylko trzeba to skuć tutaj delikatnie z drugiej strony. Jedną już wzięłam, to tą też wezmę. O, ktoś pisał, że chce, żebyś miała misję. No. To dzisiaj ci zawieziemy misję. Jaką? Martynka będzie odnawiać te meble. Nie dzisiaj. No nie dzisiaj. No już mówiłam, że będę odnawiać i że mam mi powiedzieć, w jakim kolorze. Czy zostawić taki ładny, naturalny, drewniany? Czy jednak zrobić jakiś kolor? Bo w sumie w tym niebieskim to one nie wyglądają najgorzej, nie? Nie. Wydaje mi się, że będziesz musiała je pomalować. Że nie zejdzie ten niebieski? Nie, że zejdzie, tylko że one już są takie... Trzeba poczytać, jak zbudować ten pleśń, to jest na nich trochę ładne, nie? Ej, a tu jest jakieś zdjęcie, ty! No,
albo coś, jakaś pani. Rozpoznaje ktoś tą panią? A nie, to dla mnie wspaniała perspektywa. Sukces to wręczając mu czek, jakiś czek, nie wiem. Dobra, ja będę... Zostawiam panie tu. Co? Będę wjeżdżał. No dobra, ja schowam tą płytkę, bo zabieram ją. Będziemy mieć podkładki pod kubki. Akurat dwie. Dla dwóch baranów, idealnie. Dobra, to wjeżdżaj. Jedzie dzik, jedzie! Zaraz w płot wjedzie. Zaraz się znowu zakopię. No ładnie, powiem wam. Czego ten człowiek nie wymyśli? Ale wjechał. Wjechał, udało się. Powiem wam, że jak my się zaczęliśmy spotykać, to Adrian mówi, z tobą, ze mną będą misje. Zobaczysz, jakie będą ze mną misje. Będziesz miała tego dosyć. No i widzę, jakie są z nim misje. Ale jeszcze nie mam dosyć. O, a tu jakieś obliczenia. 2014 rok. Ludzie to też nie mają wstydu. Syfu ci nakłaną. Dajcie spokój. Tu jakieś obliczenia z 2014. Mówię, że jak się zaczynaliśmy spotykać, to mówiłeś, że będą z tobą misje i mówię, że są w chuj. Ale że jeszcze nie mam ich dosyć. Jeszcze. Spokojnie. Ja mniej więcej wiem, kiedy będziesz miała ich dosyć. Jeszcze za 2 lata powinnaś wytrzymać. No to ściągnął wszystko tutaj. No. A tu jak ci ładnie zamielił. Myślałam już, że nie ruszysz. Wszystko jest nagrane. To jest dwóch na punktowa. Tu też, patrz, leżą jakieś rzeczy. Tu, kurde, naprawdę, paragon. Tu to też. To chyba mi wypadł. Aha, masz szczęście. Nie, no to weź tu ten. Już opieprzyłam tych ludzi. To weź tu tylko wiaderko, co tam ma. Na śmiecianie. Opieprzyłam, ale zostawiłam. No, ale ty zabrałeś. Jak ładnie, kolorowo, zimowo. Dobra, idziemy robić, co mamy robić, bo już czekacie 3 godziny na to, aż wreszcie ogarniemy meble i zapakujemy palety. Żuczysko nasze, znaczy jego w sumie, nie moje. Ale poklepię. Uwaga na lakier. O, tu się różni, tak widać. Kupiłam Adrianowi na urodziny to i myślałam, że to ten sam kolor, ale jest trochę inny. Nie, bo to, to w zeszłym roku. On możliwe, że miał taki kolor, jak był nowy, tylko się wyblakł. Może być. No ale przynajmniej jest teraz to, bo tutaj było, to było wycięte, nie? I teraz przynajmniej jest prawilny napis. Żuk, nikt nie ma wątpliwości, że to żuk, nie? No ale najbardziej mi się podobają ludzie, jak Adrian Niemiedzie. Kiedyś taki mały szedł i miał otwartą buzię, jak zobaczył żuka. Normalnie gęba mu opadła na dół. I pokazał nam lajka, jak jechaliśmy i się tak gapił, że myślałam, że się wywróci. A Adrian ostatnio jeszcze mówił, że wszyscy chcą mu dawać części do żuka, nie? Chcą, ale nie dają. Pan pod tym, pan pod galerią go ostatnio zaczepił, dał mu numer telefonu. Tak. Beka, nie? To już co najmniej 4. koleś, który podszedł, a ten to w ogóle prawie nie gonił. Musiałem się wypierdolić na tym śniegu.
że o, takie żuczki jeszcze jeżdżą, ja mam kupę części. Ja mówię, dobra, to jest mój numer, napisz mi, co masz i ceny. No i jak kamień w wodę. Mi się najbardziej podoba, że Adrian jest taki aspołeczny, wiecie, że on nie lubi z ludźmi rozmawiać. Jak ma rozmawiać, to chory jest i w ogóle. A ludzie go gonią jeszcze, nie, żeby z nim porozmawiać. A jak jest żukiem, to panowie starsi to już w ogóle szaleją, nie? To nie ma końca po prostu. Ja już widzę, jak jakiś idzie, to już wiem, że nie pojedziemy szybko, nie? A jeden, kiedyś mieliśmy taką akcję, że pojechaliśmy po gałęzie i oczywiście żuk miał problem, żeby podjechać. To jeden nam przyszedł pomagać i tak nam pomagał, że się prawie wpieprzył pot, nie? Bo mówi, pan do tyłu pojedzie, pan do tyłu pojedzie, a ten za pakę wlazł, nie? Po prostu... Dobra, zabieramy trzy palety? Cztery. Cztery palety, krzesła i stół, którego jeszcze nie wyciągnęliśmy. Ale to pójdziemy razem zaraz go wyciągać. Czy ja mam ci pomóc? Co? Pomóc ci? No możesz chwytać, weź te rękawice i chwytaj te palety. No nie wiem, gdzie mam właśnie rękawice, to jest problem. To weź te jakieś żuka. Aha, tutaj są zamknięte drzwi. W pewnym ciemnym domu są zamknięte drzwi. Świat nieznany tam nikomu. Popatrzcie, ile on ma rękawic. Wszystko w nim dziwne jest jak sny w pracowni swej cudownej. Ta też mokra, też jest lepsza. Niebieską nie bierzemy. Też odbij. Trzymaj. Ale ona jest cięższa niż tamte. Czemu tak? Bo to jest euro. Bo to jest niebieska. Porządniejsza. One poprzymachały, lol. O kurde. Grubo jest. Ale ma Adrian, masz sprzęt. To tam już na górę? Tak. Ujebane. No i tak by to cało jebane. Środką po prostu. No chwitę, podnoś. Siły trochę. To włóż. Nie wkurzaj, nie? Może wtedy będziesz miała siły trochę. Dobra. Teraz... Dlaczego się wy... No i dlatego chcę mieć środkę, żeby nie było takich akcji. To mu przyjmę tutaj z powrotem. Już myszy pod nim mieszkały, widzę. No co, ciepło, nie? Nie byłem miał jak przejść. No szybciej. Nawet jej nie podniosłaś, a cwania kule. Podniosłam. Szurałaś. Nie zesraj się. Szurałaś. Na górę czy jak? I tam na tą, czy co? Tak, na tą. A na tamtą meblę. Idziemy po stół. Idziemy po stół. Coś chcesz powiedzieć? W międzyczasie, jak idziemy po stół? Chyba nie. Robimy zakłady. Do kiedy Martynka odnowi te meble i usiądę na jednym kiszkę? Powiedziałam, że wiosną, no bo to wtedy szybciej wyschnie. Dobrze. Chyba, że będziemy robić u Kamila w garażu. No,
to wtedy można szybciej, bo tam będzie cieplej. No widziałam właśnie, dlatego nie ruszam tego stołu, bo nie wiem jak. W tym pierdolniku. A bo to w sumie tego grilla, to drewno, to by można zanieść. Szopy numer jeden. Rdzewna siatka. Zardzewiała. A ta też tu. Do góry. No dobrze, kupiłem nie rdzewno. No, to wszystko muszę do tamtej szopki zanieść. O, czy trzy miesiące. A macie sposób na grzyba? Jak macie, to też dajcie znać w komentarzu. To chyba niestety trzeba będzie jakąś chemią potraktować. No to potraktujemy chemią, no. Kłóci się to trochę z naszym światopoglądem, ale jak trzeba, to trzeba, no. No ale jeszcze są zdrowe, jeszcze twarde. Aha, patrzyłam na nie. A to od tego krzesła to gdzieś mam zabrać, czy tu ma leżeć? Niech leży, to w kupie. A nie zmuchnie tego? Nie. To możemy spierdlać. No będziemy jechać sobie za jasne jeszcze, nie? Tą pojechać. Folię z foliaka musisz bierzemy. A gdzie ją będziemy trzymać? Czy ją trzeba generalnie umyć i odwieźć, ale ona teraz i tak nie wyschnie. No właśnie, to niech leży jeszcze tu może, co? Poczekaj, aż się trochę cieplej zrobi. Ten musi mieć wszystko na już. I na od razu. To tyle. I do następnego. Do widzenia. Adrian, weź sobie gruzu na drogę, bo żeś głodny nie był. Zjadłem. To zjedz jeszcze. Biorę to. Patrzcie, bierze normalne jedzenie. A gdzie jest? A nie, ale gruzu nie chce jeść. Misję wykonaliśmy. Teraz czekamy na kolejną. Czekamy na pana od rur. Tak, będziemy wozić rury. I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Na dzisiaj, ale nie będę wracał z 4 rurami. Powiedz, co jeszcze stąd zabieram. Albo nie, niech zgadną, co Adrian zabiera stąd. Zgadnijcie, piszcie w komentarzach, a my wam odpowiemy w następnym odcinku. Albo Adrian wrzuci tego, jak to się nazywa? Post na YouTube'a i zobaczycie, co wiózł. Zgadujcie. Nauczę.